Dziękuję serdecznie, panie Grzegorzu. Dzień dobry państwu, witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogę powiedzieć parę zdań na temat genezy akcji Burza. Może chciałbym zacząć od takiej uwagi, ponieważ moje wystąpienie będzie miało odmienny charakter od tego, co będzie mówiło szanowne grono moich następców. W związku z tym chciałbym na początek powiedzieć jedno zdanie takie, w którego świetle chciałbym, żeby państwo postrzegali to, co będę mówił. To znaczy, jak zastanawiałem się nad samą akcją Burza, jak zastanawiam się nad tym, jaki był jej cel i czym ona była, wydaje mi się, że najważniejsza kwestia to jest pamiętanie, że tak naprawdę to nie jest coś, co zrodziło się jesienią 1943 roku, czy było realizowane w 1944 roku. Sama geneza sięga 1939 roku. I chciałbym, żebyśmy pamiętali i w świetle tego, co będę teraz mówił, żeby była taka świadomość, że tak naprawdę to, do czego powstawały struktury Polskiego Państwa Podziemnego, właśnie znalazło pełną realizację w czasie akcji Burza. I taki jest cel też mojego wystąpienia. To chciałbym w jakiś sposób zasygnalizować. Przechodząc już do meritum sprawy. Tradycje powstańczych form walki sięgają w Polsce czasów potopu szwedzkiego, kiedy to nieregularne działania wymusiło opuszczenie terytorium I Rzeczypospolitej przez wojska Karola X Gustawa. W kolejnych latach wobec słabości ekonomicznej i wojskowej kraju stały się one podstawowym sposobem prowadzenia wojny. Ich znaczenie osiągnęło apogeum w epoce rozbiorowej, szczególnie w okresie powstania styczniowego. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż to właśnie tradycje tego niepodległościowego zrywu szczególnie mocno inspirowały kolejne pokolenie, które pod przywództwem Józefa Piłsudskiego przystąpiło do walki o odzyskanie niepodległości w początkach XX wieku. To z szeregów tego pokolenia wywodzili się przyszli przywódcy, zarówno wojskowi, jak i polityczni, Polski w latach II wojny światowej. I to właśnie doświadczenia wyniesione przez nich z tamtego okresu życia miały, jak się zdaje, istotny wpływ na ich późniejsze poglądy i wiarę w to, że działania nieregularne wzorowane na tych podjętych przez Polską Organizację Wojskową w 1918 roku mogą w połączeniu ze szczęśliwym zbiegiem okoliczności doprowadzić do odzyskania przez Polskę niepodległości. Tutaj na zdjęciu, jak państwo pewnie poznają, jest Józef Piłsudski i generał, późniejszy generał Kazimierz Stosunkowski, do którego jeszcze później wrócimy. Powstanie zbrojne na tyłach armii okupacyjnych zostało wymienione jako ostateczny cel przygotowań już w pierwszej, powołującej Związek Walki Zbrojnej i określającej jego zadania instrukcji generała właśnie Stosunkowskiego. Wnoszącym datę 4 grudnia 1939 roku dokumencie w punkcie dotyczącym dróg i form działania napisano, cytuję, szkolenie wojskowe kadr oddziałów wojskowych, gromadzenie środków walki zbrojnej, przygotowywanie powstania zbrojnego na tyłach armii okupacyjnych, które nastąpi z chwilą wkroczenia regularnych wojsk polskich do kraju. Koniec cytatu. Prawdopodobnie pierwsze poważne prace nad przygotowaniem planu powstania powszechnego rozpoczęły się w okupowanym kraju po mianowaniu generała Stefana Roweckiego Grota, komendantem głównym Związku Walki Zbrojnej. Na 6 września 1940 roku datowany jest jego rozkaz do komendantów okręgów, w którym nakazał on wytypowanie obiektów przeznaczonych do zdobycia w chwili rozpoczęcia powstania. Należały do nich m.in. komendy garnizonów niemieckich, centrale łączności, magazyny, dworce kolejowe. Dodatkowo okręgi Warszawa Województwo, Lublin i Kraków otrzymały zadanie przygotowania sił, które miałyby ewentualnie przeciwstawić się sowieckiej dywersji na ziemiach położonych na zachód od Bugu i Sanu. W trakcie grudnia 1940 roku i stycznia 1941 generał Rowecki wspólnie z komendantami okręgów Związku Walki Zbrojnej z terenu okupacji niemieckiej przepracował na specjalnych odprawach przygotowane przez nich wstępne plany taktyczne i uznał je za realne. W połowie grudnia 1940 roku przybył do Warszawy emisariusz, późniejszy również Cichociemny, wówczas podpułkownik dyplomowany Kazimierz Iranek Osmecki, pseudonim Antoni, który zrelacjonował generałowi Roweckiemu rozmowy, które odbył m.in. z generałem Sikorskim, a także w oddziale 6 Sztabu Naczelnego Wodza. Antoni dostarczył także instrukcję numer 6 generała Stosunkowskiego, w której znajdowała się informacja o rozpoczęciu w Londynie prac związanych z udzieleniem pomocy powstaniu wraz z adnotacją, cytuję, że jednostki przybyłe drogą powietrzną będą w stanie zasilić jedynie akcje w kraju,
a lotnictwo wesprze i zapewni osłonę działań powstańczych. Koniec cytatu. Jednocześnie jednak generał Sosnkowski domagał się udzielenia odpowiedzi na szereg przesłanych przez siebie pytań, od tego uzależniając możliwość podjęcia dalszych przygotowań do wsparcia powstania. Na początku stycznia 1941 roku Antoni uczestniczył w odprawie z generałem Roweckim i innymi odpowiedzialnymi za planowanie operacyjne oficerami. Tematem odprawy była konfrontacja poglądów generała Sikorskiego, czy generałów Sikorskiego i Sosnkowskiego, z założeniami planu powstania powszechnego, który wówczas był w ostatniej fazie realizacji, przygotowań w zasadzie. W ten sposób powstał tak zwany raport operacyjny numer 54. W jego części pierwszej wskazano warunki, których spełnienie uznano za niezbędne, aby w ogóle mogło dojść do wybuchu powstania, oraz rozważono ewentualne warianty zachowania Związku Sowieckiego w momencie klęski Niemiec. Zgadzając się z opinią generała Sosnkowskiego, napisano między innymi, cytuję, dopiero łączne pojawienie się oznak załamania Niemiec, a mianowicie rozstroju wewnętrznego w kraju i upadku dyscypliny w armii, stworzą przed nami możliwości skutecznego wystąpienia zbrojnego. Koniec cytatu. Dalej stwierdzono, że niemal nieodłącznym warunkiem było również wkroczenie na terytorium Niemiec wojsk sprzymierzonych. W przeciwnym bowiem wypadku zachodziła możliwość, że siłom powstańczym zostanie zadany cios w plecy. Raport zakładał, iż powstanie obejmie swoim zasięgiem tereny, na których dominuje ludność narodowości polskiej, a zatem generalne gubernatorstwo, a także niektóre ziemie wcielone do Rzeszy. Głównym celem walk miało być opanowanie najważniejszych obiektów oraz zniszczenie policji i administracji niemieckiej. Garnizony armii niemieckiej zamierzono skłonić do kapitulacji bez walki i rozbroić, podobnie jak to się stało w 1918 roku. W efekcie opanowania kluczowych węzłów komunikacyjnych i mostów miały być one zmuszone do poddania się. Podjęcie walk powstańczych miało być poprzedzone akcją bardzo licznych, ale niewielkich grup dywersyjnych, rozsianych po całym kraju. Brak broni ciężkiej miał zostać zrekompensowany bezpośrednim uczestnictwem w walkach polskiego i sojuszniczego lotnictwa myśliwskiego i bombowego, przebazowanego na uprzednio zdobyte przez spadochroniarzy lotniska. Według kalkulacji Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej pomoc sił polskich z zachodu PSZ byłaby możliwą tylko w postaci desantu 5-6 całkowicie zmotoryzowanych dywizji w rejonie Gdańska-Gdyni. Dywizje te w zależności od rozwoju sytuacji miały nacierać następnie w kierunku Wielkopolski albo w kierunku wschodnim. Wybrzeże miało być też bazą lotnictwa wspierającego powstanie i wysadzającego oddziały desantowe. Wybuch walk miał być poprzedzony okresem czujności, przeznaczonym na przeprowadzenie wszystkich czynności przygotowawczych. Bezpośrednio pod nim, osobnym rozkazem, miał być wprowadzony okres pogotowia, który miał trwać 7 dni i kończyć się automatycznie rozpoczęciem walk. Na terenie wyzwolonym władzę miała przejąć zorganizowana w konspiracji tzw. administracja zastępcza. Od razu miano też przystąpić do odtwarzania sił zbrojnych, czyli organizowania tzw. wielkich jednostek, na przykład dywizji piechoty, które miały posłużyć do zatrzymania bardzo prawdopodobnej w tamtych warunkach sowieckiej ofensywy, a także do wywalczenia granicy zachodniej. Plan zakładał opanowanie Prus Wschodnich, Śląska Opolskiego, Ponysę Kłodzką oraz ziemi na wschód i na północ do Odry, ale bez Szczecina i Wrocławia. Raport operacyjny 54 wysłany do Warszawy w lutym 1941 roku, z Warszawy, dotarł do Londynu dopiero 25 czerwca 1941 roku, a zatem już po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej. To sprawiło, że kilka jego istotnych założeń stało się nieaktualnymi, jeszcze zanim sam dokument stał się przedmiotem dyskusji w sztabie naczelnego wodza. Opinie na temat raportu operacyjnego nr 54 ze sztabu naczelnego wodza zostały do kraju przekazane za pośrednictwem cichociemnego majora Macieja Kalenkiewicza-Kotwicza, zrzuconego do kraju w grudniu 1941 roku. Tutaj można wspomnieć, że on wcześniej odpowiadał za przygotowania wsparcia kraju w Londynie i był bardzo mocno w to zaangażowany. Na ich podstawie generał Rowecki w marcu 1942 roku przesłał do Londynu meldunek w tej sprawie,
który dał początek wymianie depesz i raportów na temat miejsca planu powstania powszechnego w angielskim planie wojny, a w zasadzie braku takiego miejsca, a także faktycznego braku realnych możliwości wsparcia zrywu powstańczego przez polskie siły zbrojne. Uwagi generała Sikorskiego zostały uwzględnione w pracach nad poprawioną wersją planu powstania powszechnego. Oprócz nich, tutaj generał Sikorski na środku z długopisem wskazuje coś na mapie. Datowany oprócz nich na wpływ na kształt raportu operacyjnego 154/3, datowanego na 8 września 1942 roku, miały także zmiana ogólnej sytuacji wojennej oraz charakteru konspiracji z organizacji kadrowej na masową armię podziemną. Istotnej modyfikacji w planie uległy już same cele walki. W nowej wersji planu powstania za najważniejsze zostały uznane likwidacja okupacji niemieckiej, zdobycie broni i wyposażenia wojennego kosztem Niemców, przeciwstawienie się Ukraińcom, a także przystąpienie do odbudowy regularnej siły zbrojnej. Dopiero w ostatnim punkcie napisano, że jeśli położenie ogólnej siły własne pozwolą, siły powstańcze miały przejść do, tutaj cytuję, ekspansji zbrojnej na nieopanowanych jeszcze suwerennych ziemiach II Rzeczypospolitej oraz na terenach, których zajęcie jest dla przyszłej Polski niezbędne. Koniec cytatu. O rozpoczęciu powstania miał zadecydować naczelny wódz, a sam moment wybuchu miał ustalić z komendantem sił zbrojnych w kraju, czyli z generałem Roweckim. W zasadniczej części planu skoncentrowano się tylko na zadaniach, które miały wykonać siły powstańcze, pomijając kwestię wsparcia ich ze strony polskich sił zbrojnych, co było nowym podejściem do tego zagadnienia. Zasady wywołania powstania i fazy jego rozwoju były analogiczne jak w raporcie operacyjnym 54. Wybuch powstania miał być poprzedzony trwającym od 2 do 4 tygodni okresem czujności, który można było odwołać. Skróceni do 48 godzin uległ okres pogotowia, który kończył się już nieuchronnym wybuchem walk. Godzina ataku, tak zwana godzina W, miała być podana osobno. Gdyby to jednak nie nastąpiło, walki miały wybuchnąć po upływie 2 dób od ogłoszenia pogotowia. Swoim zasięgiem powstanie miało objąć tak zwaną bazę, w cudzysłowie, czyli ziemię zamieszkałe głównie przez etnicznych Polaków. Przy czym za rejon niezbędny, aby mogło się ono rozwijać, uznano opanowanie obszaru pomiędzy Warszawą, Łodzią, Krakowem, Rzeszowem a Lublinem. W walkach zamierzano się skoncentrować na zdobyciu najważniejszych ośrodków, zwanych ogniskami walki. Uważano za nie miasta, miasteczka, zakłady przemysłowe, lotniska. Działania powstańcze od wschodu miała osłonić akcja dywersyjna i partyzancka, mająca na celu przerwanie lub chociaż ograniczenie ruchu transportu wojska niemieckiego, wycofującego się z głębi Związku Sowieckiego. Działania te miały wykonać oddziały okręgów wschodnich Armii Krajowej oraz organizacji wydzielonej wachlarz. Po opanowaniu bazy powstańczej w dalszej kolejności generał Rowecki chciał działaniami objąć Wielkopolskę, Śląsk i Pomorze. Radykalnej zmianie uległy warunki, które musiały wystąpić, aby zdaniem generała Roweckiego powstanie w ogóle mogło wybuchnąć. Cytuję. Powstanie wybuchnie wówczas, kiedy klęska niemiecka skutkiem załamania się na froncie, bądź bojowym, bądź wewnętrznym, stanie się niewątpliwa. Powstanie mogłoby również wybuchnąć wcześniej, ale tylko przy daleko idącej i czynnej pomocy zbrojnej z zewnątrz. Zmiana warunków wybuchu powstania, dopuszczająca warunkowo, ale jednak wybuch powstania bez oznak klęski Niemiec, była prawdopodobnie podyktowana chęcią ułatwienia generałowi Sikorskiemu uzyskania ułatwienia w zasadzie skontaktowania się z Brytyjczykami. Również z dostarczeniem tej wersji planu powstania powszechnego do Londynu było sporo problemów. Ostatecznie został on odszyfrowany w marcu 1943 roku, zaś w kwietniu podjęto jego analizę w sztabie naczelnego wodza. Przypuszczalnie jednak nie zdążono go zreferować generałowi Sikorskiemu przed jego śmiercią w katastrofie w Gibraltarze na początku lipca tego roku. Niemniej sztab przyjął założenia zgodne z treścią przesłanego raportu, iż w przypadku niespodziewanego załamania się Niemców Armia Krajowa będzie w stanie przy niewielkim tylko wsparciu z zewnątrz samodzielnie rozpocząć powstanie.
Analizowany powyżej raport operacyjny 154/3 z pierwszej dekady września zawierał ostateczną wersję Powstania Powszechnego, opracowaną w Komendzie Głównej AK. Nie była już ona zmieniana do końca wojny, aczkolwiek cały czas trwały prace nad planami zdobycia poszczególnych ognisk walki. I tak na przykład plan opanowania Lwowa w samym 1943 roku był przepracowany trzykrotnie. Spory polityczne w Londynie na tle wyboru nowego naczelnego wodza i premiera po tragicznej śmierci generała Sikorskiego, w które wciągnięte zostało kierownictwo krajowego podziemia, wywołały jesienią 1943 roku wśród tych ostatnich tendencje do usamodzielnienia się. Jednocześnie przywódcy krajowi byli zaniepokojeni brakiem wskazówek, jak konspiracja miała się zachować wobec zbliżającego się coraz bardziej momentu wkroczenia Armii Czerwonej w granicy II Rzeczypospolitej. Ostatecznie w efekcie trwających dłuższy czas sporów pomiędzy premierem tutaj widocznym Stanisławem Mikołajczykiem, a naczelnym wodzem, wcześniej wspomnianym generałem Sosnkowskim, dopiero 1 listopada została nadana tak zwana instrukcja dla kraju, będąca wyrazem kompromisu pomiędzy oboma. Prawdopodobnie z tego powodu została napisana w sposób mało precyzyjny i trudno dopatrzyć się w niej jakichkolwiek cech wojskowego rozkazu. W dokumencie przewidziano zasadniczo dwa możliwe sposoby postępowania oddziałów Armii Krajowej. Powstanie powszechne albo, tu cytuję, wzmożoną akcję sabotażowo-dywersyjną. Co istotne, w dokumencie podano szereg warunków, które musiały być spełnione, aby mogło dojść do wybuchu powstania. Przede wszystkim front na wschodzie musiał się zatrzymać poza granicami II Rzeczypospolitej, a dodatkowo alianci zachodni musieli wejść na tyle głęboko w Europę Zachodnią, iż byliby oni w stanie skutecznie wesprzeć powstanie swoim lotnictwem, a nawet w późniejszej fazie być w stanie wkroczyć na tereny objęte walkami. Tak samo mieli być w stanie zaopatrywać Armię Krajową w niezbędny sprzęt wojenny, a także zrzucić wraz z Polską Brygadą Spadochronową oficerów łącznikowych. Ostatnim z postulatów było wylądowanie w kraju rządu Rzeczypospolitej na uchodźstwie, a przynajmniej premiera i naczelnego wodza. Spełnienie tych warunków w realiach końca 1943 roku było tak mało prawdopodobne, iż możliwość wybuchu powstania w świetle tego dokumenta była w zasadzie czysto hipotetyczna. Wariant alternatywny zakładał wkroczenie na terytorium II Rzeczypospolitej Armii Czerwonej bez powtórnego nawiązania stosunków dyplomatycznych z Sowietami. To właśnie wówczas w kraju miała zostać podjęta wzmożona akcja sabotażowo-dywersyjna przeciwko Niemcom. Miała mieć ona jednak charakter polityczno-demonstracyjny i obronny. Jednocześnie z jej rozpoczęciem gabinet Mikołajczyka miał złożyć protest urzędów innych państw sprzymierzonych przeciwko naruszeniu suwerenności Polski przez wkroczenie Armii Czerwonej na terytorium Rzeczypospolitej bez wcześniejszego porozumienia z jej władzami politycznymi. Zamierzano również poinformować aliantów, że kraj nie będzie z Sowietami współpracował, a w przypadku jakichkolwiek represji bądź aresztowań organizacje podziemne przejdą do samoobrony. Konspiracyjne władze, tak cywilne jak i wojskowe, miały pozostać w konspiracji i oczekiwać dalszych decyzji rządu. Równolegle do spotkań, na których władze polskie starały się wypracować spójną instrukcję dla Armii Krajowej w sprawie wkroczenia Armii Czerwonej na ziemię Rzeczypospolitej, premier Mikołajczyk starał się zainteresować Brytyjczyków polskim planem powstania powszechnego. Głównym celem toczonych przez niego w październiku 1943 roku rozmów było uzyskanie od nich wsparcia i większej ilości zrzutów broni. Zamiast tego jednak pod wpływem rozmów z ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Anthony Edenem premier doszedł do wniosku, że podjęcie przez AK szeroko zakrojonych działań wymierzonych w Niemców może stanowić cenny atut w rozmowach ze Stalinem. Na początku stycznia 1944 roku w Londynie odczytano przesłaną kilka dni wcześniej depeszę nowego dowódcy Armii Krajowej generała Tadeusza Komorowskiego-Bora, w której informował on naczelnego wodza, iż na podstawie przysłanej mu instrukcji dla kraju, wcześniej wspomnianego dokumentu, wydał on rozkaz podległym sobie strukturom. Nakazał on, i tutaj cytuję, ujawnienie wobec wkraczających Rosjan dowódcom i oddziałom, które wezmą udział w zwalczaniu odchodzących Niemców. Zadaniem ich w tym momencie będzie dokumentować swym wystąpieniem istnienie Rzeczypospolitej.
Koniec cytatu. Równocześnie dowódca AK przesłał do Londynu rozkaz, który wydał 20 listopada do podległych sobie dowództw terenowych. W dokumencie powrócono do planu powstania powszechnego, przypominając, że zostanie on zarządzony co prawda przez dowódcę AK, ale na podstawie decyzji najwyższych czynników państwowych, a zatem rządu. Wybuch powstania regulowały trzy kolejne rozkazy nakazujące wzmożony nasłuch, stan czujności oraz pogotowie, które miało automatycznie przejść w walkę. Zasadniczą część rozkazu stanowiły zarządzenia do wzmożonej akcji dywersyjnej, której nadano kryptonim Burza. Jej głównym celem było z jednej strony zademonstrowanie woli walki z Niemcami, a z drugiej samoobrona przed wyniszczeniem przez wycofujące się na zachód oddziały okupanta. Działania miały polegać na zaciętym nękaniu cofających się straży tylnych oraz na silnej dywersji na całym terenie. Szczególnie miano się skoncentrować na komunikacyjnych aspektach działalności Niemców. Celem było, aby, cytuję, wobec wkraczającej na ziemię naszej regularnej armii rosyjskiej wystąpić w roli gospodarza. Należy dążyć do tego, aby naprzeciw wkraczającym oddziałom sowieckim wyszedł polski dowódca mający za sobą bój z Niemcami i wskutek tego lepsze prawo gospodarza. Koniec cytatu. Jednocześnie z dowódcą wojskowym miał się ujawnić lokalny przedstawiciel władz cywilnych. Obaj oni mieli się stosować do życzeń dowództwa sowieckiego, ale sprzeciwiać się włączeniu oddziałów Armii Krajowej do Armii Czerwonej czy też do Armii Berlinga. Przepraszam. Za charakterystyczne należy uznać, iż rozkaz ten dotarł do Londynu półtora miesiąca po jego wydaniu. Oznaczało to faktyczne przejęcie przez krajowych przywódców prawa do decydowania o politycznych i wojskowych formach działania podziemia w kraju. 4 stycznia w czasie obrad 1944 roku, w czasie obrad Rady Ministrów, premier Mikołajczyk, odczytując zebranym treść rozkazu generała Komorowskiego, podkreślił ogromne znaczenie stanowiska zajętego przez kraj. Pomimo, iż było ono całkowicie sprzeczne z dotychczasowymi założeniami naczelnego wodza. Premier stwierdził, że stanowisko kraju należy podać do wiadomości rządów sprzymierzonych, nie ujawniając go jednak na razie publicznie, gdyż był to jego zdaniem najważniejszy atut w rozgrywce z Sowietami. Zmianą w pierwotnym tekście instrukcji w sposób zdecydowany sprzeciwiał się jedynie naczelny wódz, który dawał temu wyraz w szeregu przesłanych do kraju instrukcji i depeszach. 12 lutego w obszernej depeszy, tutaj widoczny generał Sosnkowski w środku, najszerzej wyraził on swoje stanowisko. Na początku łagodnie skarcił generała Komorowskiego za samowolną zmianę instrukcji z 26 października, ale jednocześnie uznał, że wola kraju stanowi czynnik, nad którym nie sposób jest przejść do porządku dziennego. Następnie generał przedstawił dwie odmienne interpretacje, to znaczy swoją oraz premiera, powodów, dlaczego oddziały AK miały się ujawnić wobec wkraczających oddziałów Armii Czerwonej, po czym przeszedł do oceny sytuacji politycznej, w której znajdowała się Polska. W kolejnej części zalecił dowódcy Armii Krajowej w miarę możliwości trzymać się instrukcji z końca października i unikać walk z Armią Czerwoną, ograniczając się jedynie do samoobrony i przeciwstawiania się gwałtom, a w wypadkach tych ostatnich oraz prób rozbrojania oddziałów polskich zakazał ujawniania się na dalszych terenach. Zagrożone oddziały miały się wycofać na zachód. Dalej naczelny wódz sugerował generałowi Komorowskiemu, aby uzgodnił wraz z delegatem rządu i z krajową reprezentacją polityczną, a zatem z częścią polityczną Polskiego Państwa Podziemnego, wspólne stanowisko względem wkraczającej Armii Czerwonej. Stanowisko naczelnego wodza zaprezentowane w depeszy nie uległo już zmianie do końca pełnienia przez generała Sosnkowskiego stanowiska naczelnego wodza. W kolejnych miesiącach zaprzestał on jednak zasadniczo wydawania rozkazów dowódcy Armii Krajowej. Mimo obiekcji naczelnego wodza, w dniu 2 lutego 1944 roku rząd podtrzymał decyzję generała Komorowskiego o ujawnieniu się oddziałów Armii Krajowej po wkroczeniu Armii Czerwonej. Chociaż sam generał Sosnkowski podkreślał, że on rozkazu złożenia broni na żądanie Sowietów nie wyda i wydać nie może. Dodatkowo 18 lutego rząd precyzyjnie określił, co mają mówić terenowi dowódcy Armii Krajowej władzom sowieckim
do których zgłoszą się oni celem uzgodnienia współdziałania. I tutaj cytuję. Na rozkaz rządu Rzeczypospolitej Polskiej zgłaszam się jako przedstawiciel polskiej władzy administracyjnej z propozycją uzgodnienia współdziałania z wkraczającymi na teren Rzeczypospolitej Polskiej siłami zbrojnymi Sowietów w operacjach wojennych przeciw wspólnemu wrogowi. Koniec cytatu. W tym czasie od połowy stycznia trwa już akcja Burza na terenie Wołynia. Dziękuję.